Cześć, w tym materiale przybliżę Ci, czym jest Spring Webflux. Z wykorzystaniem programowania reaktywnego stworzymy aplikację, która będzie pobierała rekordy z baz danych, a następnie udostępniała je poprzez API. OK, na początku musimy wiedzieć w ogóle, czym jest programowanie reaktywne. Jeżeli wcześniej nie miałeś nie miałaś z tym styczności, to odsyłam Cię do swojego artykułu, który obszernie e, opisuje podwaliny teoretyczne programowania reaktywnego. Natomiast w tym materiale skupimy się na tworzeniu aplikacji reaktywnej. E, oczywiście, to, co musimy pamiętać przez cały cykl tworzenia oprogramowania, to jest to, że Założeniami kluczowymi programowania reaktywnego jest dotrzymanie asynchroniczności i nieblokującego staku. E, ok, przejdźmy teraz do środowiska programistycznego i utwórzmy nową aplikację. Niech będzie Spring Initializer. E, tutaj już e, u, mamy podany grup ID Artefakt. Najnowsza wersja Java 14. I teraz musimy wybrać odpowiednie zależności. Przede wszystkim musimy wybrać zależność Spring Reactive Web, ponieważ będziemy tworzyć aplikację reaktywną, która będzie działała na serwerze nieblokującym. W przypadku, kiedy byśmy wybrali klasycznego Spring Web'a, aplikacja by utworzyła się nam tom, na TomCacie, który jest przykładem serwera blokującego. Spring Reactive Web dostarcza nam Neti serwer, który jest stworzony specjalnie dla programowania reaktywnego, nieblokującego, a więc tutaj ważne jest, aby wybrać tą zależność. Dodatkowo będziemy potrzebowali bazy danych, która będzie nam spełniała również założenia nieblokujące. Musimy pamiętać, że JDBC, a co za tym idzie również Hibernate, wykorzystuje tutaj jest tutaj blokujący. Więc musimy do, wybrać taką bazę danych, która działa w sposób nieblokujący. Przykładem jest reactive MongoDB. Więc wybieram Spring Data Reactive MongoDB, które dostarcza nam możliwość programowania. Oczywiście mamy nawet, nawet tutaj napisane Provides Asynchronous Stream Processing, więc mamy tutaj operowanie na asynchronicznych strumieniach z non-blokującym black pressure. Dobra, wybieramy to. Jeszcze będziemy potrzebowali samego serwera dla MongoDB, więc skorzystam z działu test, ponieważ możemy tutaj wykorzystać embedded MongoDB i w ramach aplikacji uruchomić również serwer, na którym będzie działał MongoDB. To jest dobre rozwiązanie w przypadku, kiedy nie chcemy na swoim komputerze instalować MongoDB więc możemy to zrobić w ramach aplikacji ale to podejście jest oczywiście wykorzystywane do testów do testowania ponieważ na produkcji to nie jest dobry pomysł więc tutaj dla testu możemy to zrobić raczej na potrzeby tej lekcji możemy to zrobić natomiast warto pamiętać że nie stosujemy tego na produkcji i tutaj jeszcze musimy usunąć flagę test, co zrobiłem przed chwilą, ponieważ w momencie, kiedy mamy flagę test, wiąże się to z tym, że, że mamy tylko i wyłącznie tę zależność dodawaną w momencie testów. Ok, dobra, zanim jeszcze zaczniemy, to przybliżę Ci krótko kontekst programowania reaktywnego z wykorzystaniem Webflaxa. W Webflaxie mamy do wykorzystania dwa strumienia. Pierwszym z nich jest Mongo, e, przepraszam, Mongo, Mongo dodałem zależność i teraz mam Mongo. Pierwszym z nich jest oczywiście flax. E, Flux, Flux e, i flax e, jest to nic innego, jak nawet jak przyjdziemy do dokumentacji no to tutaj dokumentacja dostarczona przez bibliotekę WebFluxa web dostarcza nam właśnie informację, że WebFlux jest, jest strumieniem, który umożliwi nam na przetwarzanie jednego lub większej ilości elementów. I za każdym razem element może zostać zwrócony lub może zwrócony zostać błąd w przypadku, kiedy taki nastąpi. Alternatywnym strumieniem dla Flaxa jest jeszcze... Mongo, mono, mono. Mongo mi się już wkręciło. Mono oczywiście, mono, just. I tutaj metoda Just w przeciwieństwie do Flaksa przyjmuje tylko i wyłącznie 0 lub 1 elementów. Zobaczmy, jak wygląda metoda Just. Metoda Just pozwala nam na zaimplementowanie strumienia, wyposażenie na dobrą sprawę tego strumienia w jakiegoś rodzaju dane. I tutaj widzimy, że Just przyjmuje tablicę danych. Natomiast dla Mongo metoda Just przyjmuje tylko i wyłącznie jeden element. Co za tym idzie? Możemy tylko i wyłącznie uzupełnić Mono zerowym, pustym lub jednym elementem. Natomiast w przypadku Flaxa możemy zastosować tutaj tablicę elementów. Ja coś takiego właśnie zrealizowałem i w tym momencie mój Flax jest wyposażony w kilka elementów. Tutaj już wcześniej przygotowałem listę imion. I teraz na tym strumieniu mogę operować. Dzieje się to z, właśnie z wykorzystaniem programowania funkcyjnego. Ja tutaj teraz mogę z wykorzystaniem funkcji odpowiednio operować na tym strumieniu. Na przykład mogę wyświetlić tylko i wyłącznie te imiona, które na przykład no, zaczynają mi się na literę J, bo widzę, że mam takie dwa. A więc teraz mogę stworzyć metodę filter. Filter służy oczywiście do filtrowania danych, więc tutaj stworzę name'a i mój name będzie mm, tylko i wyłącznie taki, który spełni następujące założenie: name start with j. Ok? Na sam koniec mogę wywołać metodę subscribe i dla każdego elementu wywołać metodę refer, reference method system out print line, która wyświetli te wszystkie elementy. Okay. Jeżeli chodzi o mono, to działa ono bardzo w podobny sposób, no, w związku, tylko różni się z tym, że ono e, przyjmuje tylko i wyłącznie jeden lub a, i zero elementów. Dobra, tutaj widzimy, że mamy te dwa imiona wypisane, więc wówczas mój strumień widać, że działa prawidłowo. Jeżeli nawet przyjdziemy tutaj e, do szczegółów implementacyjnych, to widzimy, że m, nasz e, flax jest publisherem w związku z tym on odpowiada za dystrybucję informacji. Mono dokładnie ma tą samą ścieżkę, czyli również jest publisherem, który odpowiada za przetwarzanie jakiegoś rodzaju strumienia, który jest strumieniem, ale przetwarza konkretne, konkretny typ danych. Ok, Dobra, zróbmy, więc przystąpmy do tworzenia aplikacji i skoro mamy już listę imion, to zróbmy aplikację, która będzie nam przechowywała studentów. Student będzie miał nic innego, jak oczywiście private string id, tak, będziemy potrzebowali idka z tego względu, że mamy bazę danych MongoDB, a dla MongoDB idkiem jest oczywiście string, więc mamy tutaj idka, będziemy potrzebowali jeszcze name, Nema, i jeszcze dodam dwa konstruktory, jeden bezparametrowy, drugi parametrowy, taki w taki sposób, który umożliwi mi na łatwe tworzenie obiektów i oczywiście gettery i settery do wszystkich pól. Dobra. Jeszcze dodam dodatkowo metodę toString. Zobaczymy, może się nam przyda gdzieś tam w testach. I jeszcze oczywiście musimy pamiętać o adnotacji dokument, ponieważ MongoDB jest, jest bazą danych, która opiera swój model danych na dokumentach. Dlatego też dodajemy adnotację dokument, aby jasno poinformować, że ten element będzie pojedynczym elementem przechowywanym w, w bazie danych. Dobra. I teraz tak. Stwórzmy teraz API student API, niech będzie miała odnotację z controller i stwórzmy metodę get. Ok, dobra. E, będzie to oczywiście metoda get mapping, która będzie mogła zwrócić na poszczególne elementy. Więc zróbmy od razu coś takiego, jak tutaj już zaimplementowaliśmy ten przykład, to możemy właśnie go wykorzystać. Wykorzystujemy strumień, ok, na końcu średnik, ten strumień returnujemy, Return i oczywiście tutaj jeszcze musimy pamiętać, że to jest flax od, od stringa. Dokładnie, flax od stringa. Wówczas, wówczas stworzyliśmy pierwszy prosty endpoint, który umożliwia nam na wszystkich, wszystkich imion, wykorzystując właśnie podejście reaktywne. Dobra, uruchamiam aplikację. Ok. Dobra, uruchomiłem przez przypadek test, ponieważ tutaj miałem dodaną domyślnie zakładkę test. Tak już się. O, teraz covera. Dobra, jeszcze raz uruchamiam aplikację. I tutaj co warto zauważyć, to zazwyczaj aplikacja się nam uruchamia na. Tomkacie. No ale w przypadku wykorzystania prog zależności, e, jaką jest właśnie e, Spring, e, react e, Spring Boot Starter Web Flux, e, to jest nic innego jak właśnie ten Reactive Web, który wybieraliśmy na początku, podmienia się nam od razu serwer. Nie mamy tomkata, który jest blokujący, tylko mamy Neti, który jest w pełni reaktywny i spełnia założenia właśnie utrzymania staku reaktywnego. E, tutaj jeszcze mam informację o jakichś błędach. Co prawda aplikacja mi się uruchomiła, ale mam informację o błędach z tego co widzę, to jest problem z zależnościami, więc jeszcze raz wykorzystam Mavena do tego, żeby zaimportował ponownie wszystkie zależności. Dobra, i odpalam aplikację. Dobra, jednocześnie przejdę do przeglądarki i tutaj przejdę do endpointu localhost 8080, ponieważ na tym endpoincie właśnie nadal jest problem. Jeszcze raz, prze... spróbujmy jeszcze raz Zaimportować wszystkie zależności. Zobaczmy, czy w POMIE wszystko tutaj się nam zgadza. Mamy Reactive MongoDB, mamy WebFluxa, e, mamy Reaktor Test. Nie ta zależność, przepraszam. Dobra, ta jest na niepotrzebna. Tutaj, e, MongoDB. E, złą zależność po prostu skopiowałem. Już na szybko. Nie zauważyłem. W każdym razie chcemy MongoDB i tak, żeby ono działało tylko i wyłącznie, raczej, żeby ono działało w całym cyklu oprogramowania, więc tutaj ono nie powinno mieć testu. Widocznie wcześniej nie tą zależność skopiowałem, mało uważnie przystąpiłem do tej czynności. Dobra, jeszcze raz dla pewności wszystkie zależności reimportuję. Dobra, odpalam aplikację. Tutaj od razu odpalę localhost 8080 i zaraz zobaczymy, co się stanie. Tutaj mi się już czytuje. Okay? I widzimy, że mamy zwrócone imiona. Już widzimy, że aplikacja nam wystartowała bez bólu, bez problemu. E, oczywiście również jest ona działa na porcie 8080. Mamy informację, że jest uruchomiony neti. No i odpalamy. No i mamy zwrócone listę. E, nie listę, tylko na dobrą sprawę e, strumień wszystkich imion. Dobra, więc teraz tak, co powinniśmy e, zrobić? To był prosty test. My przede wszystkim będziemy chcieli się skupić na tym, aby zapisać e, poszczególne elementy do bazy danych. E, więc będziemy musieli stworzyć. E, repository student repo to będzie oczywiście interfejs, interfejs który będzie rozszerzał reactive mongo E, Reactive Mongo Repository i oczywiście Reactive Mongo Repository, jak widzimy, również operuje tutaj na strumieniach. Mamy tu st strumienie, które pozwalają nam dodawanie danych. E, no i w, w przypadku, kiedy będziemy jakiś element dodawać, to mamy zwrócony e, strumień mono, tak? Mono, ponieważ on będzie przychował 0 lub 1, 0 lub 1 element, więc do wstawiania m, pojedynczych elementów świetnie tutaj się nada. Ale na przykład w przypadku, kiedy będziemy pobierać te wszystkie dane, wszystkie dane, no to wiadomo, e, tych danych będzie więcej, Więcej niż 0,1 będzie kilka tych informacji, dlatego tutaj jest wykorzystany strumień e, flux. E, OK, dobra. E, tutaj jeszcze odpowiednio musimy sparametryzować nasz, e, nasze repozytorium. E, będziemy musieli podać e, m, typ obsługiwany, czyli w naszym przypadku to będzie student, no i jeszcze oczywiście ID, czyli dlatego tego przypadku to będzie string. Student i string. Dobra, wystarczy. Enough. Dobra, przejdźmy teraz do naszego kontrolera, e, naszego api, które będzie w następnej kolejności. a m, Na początku będziemy chcieli te dane zapisywać do bazy danych. Więc zróbmy coś takiego: wstrzyknijmy w tym miejscu nasze repozytorium, czyli naszym repozytorium będzie student repo, e, private student repo, student repo. Dodajmy alt insert constructor. I teraz tak e, możemy założyć. Chociaż to będzie niezbyt nieładne, dlatego też zaraz będziemy wzracać te wszystkie elementy w tym miejscu, ale na początku zapiszmy elementy do bazy danych. Więc ja stworzę init service, w którym będę na starcie aplikacji serwis, w którym będzie na starcie aplikacji dodawał przykładowe rekordy do bazy danych. Oczywiście również muszę wstrzyknąć w to miejsce tutaj naszą repozytorium. OK, a następnie stworzę metodę, która na starcie aplikacji będzie dodawała jakieś rekordy do, e, do bazy danych Application Ready Event Class, i teraz w tej, e, w tej metodzie będę zapisywał poszczególne elementy do bazy danych. E, dobra, e, więc teraz tak. E, zróbmy w ten sposób, że wykorzystamy oczywiście strumień, strumień jakim jest flux. Posłużę się tym elementem. Dobra, czyli mamy tutaj nasz strumień danych. Upewnię się, że tak, jest tutaj już domknięcie. I teraz tak, będę te wszystkie elementy chciał zapisać do bazy danych. Więc w pierwszej kolejności upewnię się, że moja baza danych jest pusta, czyli usunę te wszystkie startowe, początkowe elementy. W następnej kolejności wykorzystam denmeny, który umożliwi mi na wyko wykorzystanie publishera. Jak pamiętamy, e, Flux jest bezpośrednio naszym e, publisherem, czyli będziemy mogli dokonywać operacji na, e, na tym właśnie, e, na repozytorium. Więc wykorzystam denmeny, denmeny i teraz podstawiam w to miejsce mojego właśnie, mój strumień danych, jakim jest Flux. No, tych elementów mam dużo trochę, to się ciężko czyta. Tutaj pozwijam, żeby wszystko było ładnie widać. Ok, więc mam ten, mam, ten, mam ten element ze sobą i teraz będę chciał ten flux, no ponieważ tutaj mam oczywiście same stringi, a ponieważ moja baza danych e, odpowiada za zarządzanie, znaczy mój, moje, mój repozytorium odpowiada za zarządzanie studentom, studentami. Więc będę musiał jeszcze zamienić mój strumień na studentów. Więc wykorzystam do tego metodę map i ta metoda map będzie mi pobierała imię, name, a następnie w kolejności dla każdego imienia będę tworzył new student i podaję do konstruktora studenta, yy, imię dla studenta. Ok, dobra, więc można uznać, że takie rozwiązanie miałoby sens i mogłoby zadziałać. Tutaj zrobię metodę void, Ok, i teraz można by było uznać, że ok, udało się nam. W tym momencie zapisujemy te wszystkie elementy do bazy danych. E, oczywiście każda z nich będzie studentem. Jednak musimy pamiętać, że strumienie a, są tak zwane cold, czyli w momencie, kiedy wykonujemy jakiegoś rodzaju, nawet e, kiedy programujemy w sposób funkcyjny, no to jednak e, te strumienie nie będą, cały, nie będą od razu się wykonywać. Czekają na konkretną akcję, która będzie mogła spowodować ich wykonanie. Do tego czasu. Ten strumień będzie zimny, nie będzie w ogóle reagował na to, co tutaj się dzieje. I teraz będziemy musieli wykonywać jakąś akcję, która pozwoli nam na wywołanie tych elementów. Przykładem może być tu na przykład Subscribe. Subscribe pozwala nam na zapisanie tych elementów, na wykonanie subskrypcji i zapisanie tych elementów do bazy danych. W ramach Subscribe możemy przekazać konstrumera, który będzie wykonywał jakiegoś rodzaju akcję, na przykład może być to wyświetlenie tych wszystkich elementów co możemy zrobić, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście e, te elementy zostały uwzględnione w bazie danych. Jednak e, subscribe będzie się dotyczył e, tej funkcji, której mamy powyżej, e, więc nie będziemy mogli pobrać tych elementów z bazy danych. To będą te elementy, które są aktualnie przetwarzane przez strumień, a niekoniecznie te, które znajdują się aktualnie e, w bazie danych. Więc jeszcze raz wykorzystam, meto e, wykorzystam metodę denmeny, aby pobrać wszystkie elementy, z repozytorium find all OK. I wówczas metoda subscribe będzie działała w ten sposób, że ona będzie wypisywała te wszystkie elementy, które aktualnie znajdują się w bazie danych. OK, dobra, zobaczmy, jak to zadziała w praktyce. Ponieważ ta metoda powinna się nam uruchomić na starcie. Dobra, nie mam odpalonego testu. Aplikacja się uruchamia. Dobra, rezultatu nie ma. Nie mamy rezultatu, to znaczy, że gdzieś mogliśmy popełnić błąd. Teraz tak. Delete oi, del many, flux, mapujemy ten menu. A tak, bo jeszcze zapomnieliśmy oczywiście zapisywać te wszystkie elementy do bazy danych, tak? Ponieważ zmapowaliśmy, ale ich jeszcze nie zapisujemy. Dobra, więc tutaj jeszcze to, co musimy zrobić, to po zmapowaniu e, wykonać metodę, która umożliwi nam na zapisanie tych wszystkich elementów do bazy danych, ponieważ tutaj nie mamy save'a. więc wykorzystam Flat Map i Flat Map e, mogę, w, e, mogę się posłużyć tutaj e, reference metod, która umożliwi nam na zapisanie elementów do bazy danych. Więc metoda oczywiście save. I w tym przypadku, o to jest dobry, cieszę się, że coś takiego wyszło, ponieważ zwróć proszę uwagę, w momencie kiedy odwołam się do samego subscribe'a i uruchamiam aplikację ponownie, to dobry przykład w tym momencie się narodził, samoistnie, w tym momencie będę miał na ekranie wyświetlone te wszystkie elementy o, w tym momencie mam elementy wyświetlone z tego względu, ponieważ to są te elementy przetwarzane przez, e, m, przez właśnie przez metodę map. Natomiast nie zadziałało to w momencie, kiedy brakło mi właśnie tej metody save, ponieważ chcieliśmy wypisać z bazy danych wszystkie rekordy, ale w bazie danych nic nie było. Dlatego teraz Ci pokażę, że w tym miejscu jak dodam flat map, jak dodam flat map z metodą save, to również te wszystkie rekordy już będą. Ponieważ pobieram je z baz danych, a w bazie danych już mam jakieś, jakiegoś rodzaju rekordy. Dobra, super, ja się cieszę, że coś takiego wyszło. Właśnie na takich rykoszetach można się dużo rzeczy nauczyć i zobaczyć, jak wszystko działa pod spodem. Więc mamy, mamy tych wszystkich studentów, który, którzy są w tym momencie już przechowywani w bazie danych. Dobra, czyli jak już mamy studentów przechowywanych w bazie danych, no to wystarczy tylko i wyłącznie napisać proste api, które będzie pozwalało nam na zwracanie tych studentów. Dobra, co musimy zrobić? Bardzo prostą rzecz: Student Repo. Oczywiście wykorzystujemy find all. Jak widzimy, metoda find all zwraca nam Flaxa, czyli odpowiedni strumień danych. I teraz kiedy uruchomimy naszą aplikację i przejdziemy pod wskazany endpoint, no to powinniśmy mieć już mieć e, wszystkich studentów. E, tutaj brakło mi return. Dobra. E, I studentów oczywiście zwracamy studentów, studentów. Dobra, tak to wygląda w praktyce. Jeżeli chodzi o kod źródłowy i artykuł, to jest dostępny w materiale, jest dostępny pod tym materiałem, wszystkie linki udostępnię, bez obaw. I teraz tak, i widzimy, że mamy już w sposób reaktywny zwrócony cały, e, całą naszą, e, cały nasz rezultat. A jednak ten rezultat, on jest e, wypisany w sposób klasyczny, ponieważ tu mamy nic innego jak tablicę. To jest tablica elementów, e, która jest zwracana e, no na dobrą sprawę raz, natomiast możemy jeszcze dopisać typ, możemy dopisać produce, który umożliwi nam na zdefiniowany w jaki sposób ma być produkowane nasze, mają być zwracane nasze elementy i tutaj posłuży się media type, media type e... tylko teraz, żebym dobry import podał media type produce media type Tuż AWT mi się pobrało, dobra, jeszcze raz. Media type, OK. dobra, bo wcześniej miałem import pochodzący z AWT i teraz stream JSON value. Dobra, zwróćmy na tą uwagę, co się stanie w momencie, kiedy teraz uruchomię aplikację, więc dla pewności uruchomię drugą kartę. Tak, w jednej, w jednej karcie mam właśnie informację e, z poprzedniego rezultatu, i teraz czekam aż dostanę odpowiedź po uruchomieniu aplikacji. O! I teraz, jaka jest różnica? E, w takim podejściu mam odpowiedź e, zwróconą jednokrotnie. Tak, czyli mamy tutaj tablicę elementów. W przypadku, kiedy dodałem adnotację application stream JSON value, to pozwoli mi na streamowanie pojedynczych wartości, czyli za każdym razem, jak przetworzę jakąś daną, to od razu tą informację zwracam, 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 zwracam do mojego klienta tudzież konsumenta. Więc w tym przypadku dostarczam te dane w sposób właśnie pojedynczy. Mogę dodać jeszcze taki myk które umożliwi mi na zdefiniowanie co prawda będzie to sztuczne delay, ale delay pozwoli mi na przykład zwracanie tych elementów co sekundę, tak? Czyli element jest przetwarzany, zwracany po sekundzie, przetwarzany, zwracany po sekundzie. I w ten sposób będzie właśnie najlepiej widać jak działa to programowanie reaktywne, czyli w sposób reaktywny, jeżeli będziemy mieć jakąś informację, to od razu ją zwrócimy. Od razu będziemy tą informację zwracać. I teraz zobaczymy, jak ten rezultat będzie się prezentował. Mamy jakąś danę? Zwracamy. Mamy jakąś daną już gotową. Od razu zwracamy. I w ten sposób właśnie dochodzimy. W ten sposób właśnie możemy zrealizować takiego rodzaju od razu dostarczanie informacji do producenta. Kiedy coś takiego może się przydać? Zwróćmy uwagę, że na przykład czasami przetwarzanie danych, na przykład bardzo dużej, bogatej kolekcji danych, może być skomplikowane. Załóżmy, że mamy właśnie listę studentów, i dla każdego listy studentów, dla każdego z tych na przykład 100 studentów będziemy musieli dokonać jakiejś operacji artymetycznej, na przykład wyliczyć, Ile dany student ma, ECT, ma długów ECTS-ów w danym semestrze? Dla niektórych studentów może być to naprawdę kosmiczne obliczenie. W związku z tym procesor, nasz, nasz, nasz sprzęt potrzebuje czasu na wykonywanie jakiegoś rodzaju obliczeń. I wówczas w klasycznym podejściu będzie przychodził. Studenta po studencie, dla każdego studenta będzie dokonywał obliczenia, oby, jakiegoś rodzaju obliczenia, i dopiero wówczas, jak już to będzie miał wszystkich studentów wyliczonych, będzie dokonywał rezultatu, będzie dokonał e, zwrócenia informacji. W przypadku, kiedy programujemy reaktywnie, no to Musimy pamiętać, że mamy, tą, mamy taką możliwość, że możemy przetworzyć jednego studenta i jak już mamy gotowy, gotowego jednego studenta, to od razu go zwrócić. Wówczas, możemy, wówczas klient, konsument będzie już mógł dokonywać jakiegoś rodzaju operacji na tym zwróconym pojedynczym elemencie i wówczas będzie mm, czekał na kolejny element. Czyli ta mm, cała praca będzie wykonywana bardzo płynnie. Ok, to co jeszcze chciałem na zakończenie Ci pokazać, to jest to, że jednak tutaj mamy przykład programowania asynchronicznego. Zwróćmy uwagę jeszcze, że w przypadku, kiedy mamy nasz init service, to możemy zapisać jakiś rekord do bazy danych w następujący sposób. Sposób klasyczny, save, No i tutaj podam new student, i tutaj niech będzie przemek. Dobra. Czyli mamy już naszego studenta Przemka, który pewnie będzie miał najwięcej długu ECTS-ów. Mamy studenta Przemka, który jest właśnie stworzony z wykorzystaniem metody Safe. Uruchommy aplikację i zobaczmy, co się dzieje. Dobra, aplikacja się nam uruchamia. Troszkę to może potrwać. Tutaj możemy od razu zobaczyć, że jak wypisujemy te wszystkie elementy, to nie widzimy Przemka. Przemka nie ma. I zobaczymy czy rzeczywiście jak nawet pobierzemy ten rezultat z API, to czy będzie Przemek? No, no, nie widać na to, że Przemka nie ma. Przemka nie ma, ponieważ y, w tym momencie y, jest to zapisane w postaci właśnie tutaj, tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o strumienie, to w tym momencie strumienie są tak zwane zimne, czyli one działają w, tak jak działa lazy initialization. Czyli tak długo jak dany strumień nie jest potrzebny, to on po prostu będzie sobie przechowywał, będzie działał, będzie leżał w tym strumieniu, natomiast sama, sama czynność, sama, cały proces nie będzie w ramach niego zachodził. Dopiero w momencie, kiedy będziemy wykonywać jakąś konkretną akcję, na Akcja Subscribe, to jest tylko i wyłącznie przykład, będzie wówczas dochodziło do tego, że zostany wywołany właśnie ten strumień, czyli w tym przypadku strumień mono. Ok, dobra. Czyli mamy tutaj już informację i mamy nawet przemka, i widzimy, że nawet przemek no nie, nie jest w takiej kolejności, jak był dodawany, ponieważ w pierwszej kolejności mamy tutaj dodawanych tych studentów. Przemek jest dodawany dopiero na końcu i jeżeli zobaczymy jak działa taka odpowiedź z API, no to możemy się zastanawiać, no ale jak to? przecież w pewnym momencie e, dodałem tego przemka na końcu, mimo że metodę mam, e, mimo że metodę, która odpowiada za wyświetlanie, jest przed przemkiem, to jednak przemek wyświetlił się w tej metodzie, mimo że jest później. E, nawet na liście znajduje się ten e, przemek. Czy nie widzę przemka? Jest przemek. Ale co ten przemek robi na dobrą sprawę w środku? Można się zastanawiać, co ten przemek robi w środku, skoro przemek jest dodawany na końcu, i w dodatku przemek jest dodawany dopiero po tej metodzie, która odpowiada nam za wyświetlenie wszystkich rezultatów. I tutaj też warto pamiętać o kolejnej rzeczy, czyli o tym, co wspominałem. Jest opisany na moim, na moim blogu, czyli mamy z jednej strony nieblokowalność, czyli nie blokujemy swoich e, działań, e, ale z drugiej strony mamy asynchroniczność, czyli wszystkie strumienie działają w postaci asynchronicznej e, i to wpływa na to, że one nie są blokowane. W klasycznym podejściu e, każdy request jest obsługiwany i jest e, blokowany wątek dla e, danego requestu w podejściu asynchronicznym. Każdy wątek wykonuje się. E, mamy tutaj bardzo ograniczoną pulę wątków. Ale mam, pamiętamy o tym, że one między sobą nie kolidują i nie powodują blokady. One są przetwarzane w sposób asynchroniczny i nieblokujący, więc te dwie rzeczy są kluczowe. Ok, z mojej strony to wszystko. Bardzo Cię proszę o zostawienie łapki w górę pod filmem oraz suba na kanale, jeżeli ten materiał Ci się podoba i jeżeli chcesz więcej materiałów, to daj znać w komentarzu. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymaj się, dzięki. Cześć!